Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z TTD i słuchajcie, jesteśmy w samym środku akcji, ponieważ widzowie testuje nowego Classic Cameramana na Endlessie. Nie testuje go jakoś tak, wiecie, mega potężnie, że wyczekuje i tak dalej, ale testuje go tak, że po prostu mam go tutaj z Chef Clockmanem oraz Clockwoman, widzowie, bo byłem mega ciekaw, jak to działa, jeżeli wiecie, weźmiemy po prostu sobie tutaj właśnie tą postać i postawimy jej mnóstwo, bo zobaczcie, ona ma splasha, ma 30 tysięcy obrażeń, range'a jej zwiększyłem, zmniejszyłem cooldowny, niestety nie mam DJ-a TV-mana, z DJ-em TV w ogóle byłoby najlepiej przetestować, wiecie, i chyba muszę go szybko zdobyć, bo naprawdę bez tego DJ-a to kilka takich tutaj, wiecie, testów totalnie dam, no, troszkę kuleje. Poza tym, jak tak na to patrzę, to nawet bym wyrzucił tego drona i wrzucił jeszcze jednego klasika kameramena, bo dosłownie, no, ten dron nic nie robi, on po prostu stoi i tyle, także widzowie, 66 wave na autoskipie, przypominam tutaj, widzowie, znaczy przypominam, no mówię wam jak to jest, dosłownie od początku cały czas mam odpalonego autoskipa, chyba że tam przez chwilę gdzieś wyłączyłem, ale raczej cały czas mam odpalonego autoskipa. No i jak widać, na razie ten klasik kamerka, widzowie, dobrze sobie radzi. Możemy dać low GFX, żeby nie było widać? Chyba nie możemy, ciekawa sprawa. Pierwszy raz jest coś takiego, że nie można wyłączyć wybuchów, nie? A to dla słabych kompów to tak średnio, nie? Albo na telefonie, jak takie wybuchy są, to tak średnio. No ale słuchajcie, tak wygląda klasik kamerka. Od razu, widzowie, odcinek w środku akcji, dlatego że chciałem sprawdzić, jak ten klasik kamerka się zachowuje. Bo słuchajcie, ten OG kameraman, no to nie wiem, czy to jest on po prostu i coś tutaj się pomylili, bo generalnie nie mogę go odebrać. Zrobiłem te 5 questów, widzowie, i za wszystkie questy miał być OG kameraman, gdzie, widzowie, klasik kamerka jest za 4 questy, więc tak naprawdę nie wiem, co tu się zadziało, ale jak widzicie, no, klasik kamerka i tak daje radę. I słuchajcie, odpaliłem sobie nawet exp boosta, no bo słuchajcie, jak zobaczyłem, że ludzie właśnie pisali o tym, że grają sobie na Endlessie i totalnie wygrywają i to daleko, bo słuchajcie, nam nie chodzi o to, żeby być na leaderboardzie, ale pewnie można by to było zrobić z DJ-em TV, może nie, że na leaderboardzie, ale zaś jeszcze dalej, bo słuchajcie, aktualnie jak na to patrzę, no to naprawdę szalona jest ta jednostka, ona jest widzowie legendą, przypominam, to jest tylko legenda i ja lecę na autoskipie, więc wiadomo, że tutaj łatwiej jest przegrać. I tak naprawdę, gdybym teraz wyłączył autoskipa, to pewnie bym przeszedł jeszcze dalej, ale wiecie, co jest plusem? Że mogę sobie szybko nabić Endless rangę. Dlaczego? Bo z tym, widzowie, Classic Cameramanem, on jest mega tani w ulepszeniu, jest bardzo łatwy do zdobycia, bo robicie 4 proste questy na Classic Evencie, gracie na tej mapce Crossroads i słuchajcie, to naprawdę nie jest to trudne, no nie ma co ukrywać, że no nie jest to trudne. Weźmy go, wyrzućmy tego, bo stoileta 4-0, a co się będę? Użyjemy sobie, widzowie, umiejętności. Jak widzicie, mamy 3 postacie tak naprawdę bijące, no i w większości chodzi tutaj, no po prostu chodzi tutaj głównie o Classic Cameramana, który naprawdę nawet na autoskipie świetnie sobie radzi. Oczywiście bez tego autoskipa byśmy nawet dobili do setnego wave'a, coś czuję, wiecie? Naprawdę, do setnego wave'a dałoby się dojść właśnie z tym Classic Cameramanem, no bo jak tak patrzę, no to jest to szalone. Jest to naprawdę szalone, co tu się dzieje. Ziomek ma taki zasięg, że no niemalże na całą mapę, a przypominam, nadal przypominam, on jest tylko legendą, widzowie, to jest tylko legenda. Nawet możemy sobie wyłączyć na razie autoskipa, zobaczymy, co się wydarzy, czy w ogóle on da radę rozwalić te toalety, które aktualnie tutaj idą. Ewentualnie nie dawać. Wiecie co, właśnie się zastanawiam, czy dawać tego autoskipa, czy nie. I tak już raczej chyba jesteśmy przegrani, bo jak tak na to patrzę, to jest idealna postać do wyfarmienia rangi. Dlatego, że widzowie, odpalacie sobie giereczkę, stawiacie tego tutaj Chef Clockmana, Clockwoman, no i tyle, Santa TV ulepszacie, a później full po prostu Classic kamerka, którego łatwo jest ulepszyć, bo jest tani, jak już mówiłem, jest po prostu mega taniutki. Nie no, widzowie, przegramy, bo za szybko autoskipowałem, ale bez autoskipa to ziomek by pewnie dotarł nawet do setnego wave'a. Poza tym, no, warto by było mieć, widzowie, aha, to fajny expik, widzowie, co to jest w ogóle? 0-0-0, dobra, fajne bugi tutaj, widzowie, zbugowana gierka po update'cie. Słuchajcie, mamy 196 zegarków i expa niby mamy, ale jakieś to dziwne, bo patrzcie, niby expik jest taki, nie wiem, czy mi ten podwójny w ogóle, wiecie, tutaj załączył się, czy to działa, czy nie. Naprawdę dziwne. OG kameramena nie ma, widzowie. Widzicie, jest napisane 10 tiksów. Ogólnie mam odcinek na kanale, gdzie są, także zapraszam. Zostawcie w ogóle łapeczkę w górę i suba. I słuchajcie, tutaj jest napisane, że mamy dodatkowo dostaniesz OG kameramena. Ale to nie jest OG, to jest, widzowie, Classic. Czyżby OG kamerka to tak naprawdę tylko ziomek tutaj, który jest w grze? Na mapie dostępny, bo on tam jest. Ale fajnie, jakby on był do grania. Taki mityk, widzowie, no bardzo ładny. To byłby super ten OG kamerka. Tak wygląda przynajmniej, taki telantrik troszkę. Więc to generalnie, jeżeli chodzi, widzowie, o te dwie postacie, to chyba Skibidi, a tutaj mamy Classic Cameramana. W każdym razie, jeżeli chodzi, widzowie, o ten event, bardzo łatwy do zrobienia, coś a la The Hunt tak naprawdę. I zobaczmy, ile tej rangi wpadło w ogóle w końcu, bo to jest jakieś zbugowane. No dobra, sporo wpadło, tylko
powinno być chyba więcej, albo mi się wydaje. Kamera Pro, widzowie, nabijamy, wiadomo, perka użyłem, Extra Money, widzowie, działa jak najbardziej, mam tego coraz więcej i oczywiście pamiętajcie, że za 450 gebów, widzowie, podpisuję na nick Merezek i słuchajcie, teraz podpiszemy też troszkę na nagraniu. No bo sprawa jest taka, że mam stówkę tutaj, także naprawdę jest tego mega, mega dużo, widzowie, i już lecę podpisywać, bo nagrywałem odcinki, to po prostu nie miałem za bardzo jak podpisać, ale już, widzowie, podpisuję. Pamiętajcie, że jutro na live'ie od 15, widzowie, mamy 8-godzinnego live'a i tam będę podpisywał tylko za 300 gemów i będziemy zbierali gemy na upgraded Titana Clockmana. Poza tym, co warto wiedzieć, widzowie? To warto wiedzieć to, że słuchajcie, jeżeli chodzi o DJI TV, to ja go pewnie sobie za niedługo kupię, bo naprawdę z waszą pomocą tutaj, widzowie, ja wam podpisuję, wy później to sprzedajecie drożej, a ja dzięki temu mam gemę i to jest naprawdę idealna pomoc, żeby, widzowie, odzyskać DJI TV, bo normalnie wiadomo, że byłoby mega, mega trudno, no to jest jakby oczywiste. Jeszcze sobie szybko, widzowie, porównamy legendarne jednostki. Zobaczcie, mamy tego Classic Cameramana, nawet było pytanie na Discordzie, czy go nerfimy, więc, widzowie, ja się boję, że on tego nerfa dostanie, chociaż dużo ludzi, no, klika, że żeby nie nerfić, wiadomo, jest mega łatwe do zdobycia, jest, widzowie, dla każdego free-to-play gracza i naprawdę tą legendą, tym splashem możecie wiele. Tak samo Clock Spiderem możecie wiele, no taka prawda. Clock Spider jest kolejną potężną postacią w poprzednim update'cie, także ostatnie dwa update'y, widzowie, są mega free-to-play, no można sobie tego Battle Passa eventowego ogarnąć. Roblox Classic daje nam Classic Cameramana, który jest mega mocny, no i dla porównania na przykład Alarm Clockman, wiadomo, jest słabszy o wiele. Tak samo Mewing, on stunuje, co prawda, i obszarowo bije, więc nie jest aż taki zły, ale nadal odstaje od Classic Cameramana. Dual Blade Bunnyman, no to była szczerze jednostka, która była mega słaba. No legenda, widzowie, ale naprawdę taka słaba legenda. Już Large Bunnyman jest lepszy. Ja nie wiem, o co chodziło z tym Dual Blade. Naprawdę. Tutaj totalnie się nie udało. O, kolejna jednostka, widzowie, Leprechaun i tutaj się naprawdę udała, bo ta jest też mega potężna. Nawet bym powiedział, że no, że daje range'a. To jest na równi z Classic Cameramanem aktualnie. Serio, jest mega mocna. Speaker Large TV, no to nie będę mówił. Frost DJ kiedyś był mega OP. Laser Gun Kamerka, Hunter, tutaj Dual Bat, Minigun, Spear, Speakerman. No to, widzowie, w ogóle jest do niczego. Elf Camera Woman też do niczego. Sinister chwilkę się grało, był taki wow. Jest rzadki, bo jest go dość mało jak na legendę. Ale i tak, no niestety jest mega słaby. Dancing Speaker Woman, chwilę była fajna. Secret Agent, widzowie, kto to gra w ogóle? Totalnie nikt. Titan TV Man, Titan Speaker, Mech Kamerka, kiedyś się mega grało, teraz nie. Laser Kamera też kiedyś mega. Teraz totalnie, widzowie, nie, no bo 7000, 6000 to jest za mało. Bo zobaczcie, że nowy Classic ma 30000, nowy Clock Spider ma 24000. Tutaj Ninja Kamera, Jetpack Speaker, Dart Speaker też totalnie, widzowie, już nieużywane. Large Turki Speaker Man był chwilę używany, był fajny. No i Cupid Camera Woman też była bardzo fajna do grania, ale ogólnie, widzowie, takie najlepsze trzy postacie z legendy, to bym powiedział nowy Classic Cameraman, nowy, widzowie, Clock Spider oraz starszy nieco Leprechaun Kamerka, także legendy, widzowie, mamy naprawdę bardzo, bardzo potężne. No jakbym miał zagrać, widzowie, w sumie taki meczyk, to bym wziął coś takiego i Reaper Drona nawet bym nie musiał mieć tak naprawdę, bo w sumie po co, ale tak bym wziął, widzowie, taką tutaj drużynkę potężną. Już 102 tysiące go jest, widzowie. Ja nie wiem, na to powinien być chyba jakiś limit, bo jeżeli to jest tak mocne, to naprawdę ja sobie wbiję nim rangę szybko, bo ja nie chcę długo grać na tych wave'ach, a on robi bardzo szybko te wave'y na Endlessie i naprawdę szybciutko, widzowie, można to wbić. Dobra, widzowie, odpaliłem sobie jeszcze tą klasyczną mapkę tego Crossroads i słuchajcie, tutaj do X-Boost mi się kończy. Będę musiał sobie wbić szybko rangę po tym odcinku, bo naprawdę szkoda, że odpaliłem. I mamy na easy, widzowie, gramy na easy, ale to nie jest ważne. Przyjrzyjmy się, co tu jeszcze mamy, słuchajcie, jeszcze raz zawalczymy z bossem, który miał być tym OG kameramenem. Mi się przynajmniej tak wydawało, że to będzie jako jednostka, a coś tutaj, widzowie, to jest to podejrzane. Zobaczcie, mamy tutaj jakieś banery stare reklamowe, pewnie w starym Robloxie coś takiego było wszędzie w gierkach. Tak samo tutaj, widzowie, pisaliście mi z jakiej to gierki, tylko jeszcze dokładnie sobie nie przyswoiłem, wiecie, żeby wiedzieć tak dokładnie, co to było, ale tak, pisaliście w komentarzach, jaka to gierka, więc sobie jeszcze raz przeczytam, bo no dziadek Merez zapomina. I patrzcie, tutaj mamy takie wejścia, do pięknie, pięknie to wygląda. W ogóle w środku sobie sprawdzimy, no bo wiecie, w środku to, widzowie, sobie nie wskoczycie, a my tutaj szybko wskoczymy tą kamerką. I czy coś tu jest cokolwiek? No raczej nie. Wydaje mi się, że to tak. Trampolina super, mega, widzowie, tutaj wiecie, atrakcja. Tutaj możemy wejść. Tutaj w sumie możemy wejść. Myślałem, że nie można, ale faktycznie można, więc tak naprawdę, nie, no dobra, wszędzie można wejść. Tylko byłem ciekaw, czy coś będzie, widzowie, pod spodem, albo coś będzie, wiecie, takiego ukrytego, no ale ewidentnie na tej mapie, widzowie, nic nie ma. No tak mi się wydaje, że tutaj nic tak naprawdę nie będzie. Możemy sobie poulepszać, widzowie, Sante TV i zawalczmy
raz jeszcze zawalczmy, może tą ekipą, którą mówiłem, że jest taka fajna, tutaj co prawda ten Leprechaun tak średnio stoi, ale to już nieważne, zawalczmy widzowie najlepszymi legendami, tyle powiem, więc zawalczmy sobie tym i słuchajcie, lecimy na pojedynek z bossem, zobaczymy tego zombie, czy tam szkieletora Telentrika, bo tak naprawdę widzowie, twórca TTD, no jest mega podobny do tego bossa, ja nie wiem czy to miało tak być, czy to po prostu jest jakieś nawiązanie do jakiejś starej postaci w Robloxie, ciężko powiedzieć, bo wtedy widzowie nie grałem, także tutaj się no lepiej nie będę wypowiadał. Dobra widzowie i ostatnia rzecz to przyjrzymy się bossowi, bo generalnie ten bossik to tak szybko zlatywał zawsze, że faktycznie chyba to jest widzowie ta postać z lobby, ja myślałem, że to OG Kaberka widzowie, także chyba mamy odpowiedź w tym odcinku, jak zdobyć OG Kaberabeda widzowie, to po prostu można sobie zagrać mapę, no i na tej mapie go zdobyć, zobaczyć, popatrzeć na niego, ale nie można go zdobyć jako jednostkę, także no lipa, szkoda, powiem wam, że szkoda, bo myślałem, że taki tutaj fajny OG Kaberka by był, 1x1x1x1, ciekawe, to jakaś postać potężna z Robloxa starego, bez kitu. Dobra widzowie, rozwalony, patrzcie, i teraz on tutaj robi te swoje jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy, i patrzcie, ło, wkurzony, i teraz się ten chłop pojawił z tym Tix, no i taki też wkurzony, i czy on też idzie? Ej, też idzie, dobra, czyli tu dwóch mamy na Evil Wave'ie, czyli faktycznie jest dwóch widzowie bossów, okej, dobra, czaję, no to w sumie rozwalamy go widzowie i kończymy ten odcineczek, już wiemy wszystko, że faktycznie nie ma po prostu OG Kameramena jako jednostka, OG Kameramen w sensie jest, tylko on się nazywa Classic Kamerka, tylko tutaj jest widzowie napisane OG, no ale to tak naprawdę jest, no, no wiecie, to jest po prostu Classic Kameramen, dobra, więc wszystko wiemy, w końcu widzowie wyjaśnione, ja lecę wbijać raggę, bo szkoda, żeby to się zbiło, przy okazji popodpisywać jeszcze muszę, to i tak mi się zbije ta podka, dobra, widzowie, nieważne, i tak ta podka mi pewnie przeleci, także to nie wiem, bez różnicy, dobra, lecę podpisywać, możecie wysyłać, jutro na live będę więcej podpisywał, także widzowie, dzięki za obejrzonko i cześć.